Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kilka słów o tym, kto jest dzisiaj wrogiem wolności. Zapraszam. Cóż to znaczy być wrogiem wolności? Cóż to znaczy w ogóle wolność? Czy wolność jest do pomyślenia bez prawdy? Czy wolność polega na tym, że mamy możliwość czynić wszystko, na co mamy ochotę? Czy wolność polega na tym, że mamy możliwość popełnić grzech? Cóż to znaczy w ogóle wolność i jak należy takiej wolności bronić? O tym będziemy mówili na 13. konferencji edukacji klasycznej w naszych szkołach w Józefowie przy ulicy Piotra Skargi 13 22 stycznia bieżącego roku. Tematem konferencji jest wolność, kto ją nam daje i kto odbiera. Zaczniemy od zdefiniowania w ogóle, czym jest wolność. I tutaj naprawdę jest już niezwykle kontrowersyjnie. To będzie pierwszy wykład księdza Jakuba Wawrzyna, redaktora naczelnego dwumiesięcznika Zawsze Wierni. Ksiądz Jakub będzie nam komentował encyklikę Leona XIII Libertas, a więc encyklikę, która właśnie poświęcona jest wolności, w której papież konfrontuje się z różnymi współczesnymi wolnościami i sprawdza, czy faktycznie zasługują one na miano wolności. Będzie to ta część wstępna, pokazująca nam, czym jest wolność, a czym ona nie jest. Wskazująca na to, że wolność ma bardzo konkretne ukierunkowanie, że jest ona bezpośrednio powiązana z prawdą i dobrem. Że od samego początku ontologicznie, na poziomie bytowym, jest ona połączona z tym, co prawdziwe i co dobre. I w świetle tego spojrzymy na wiele tak zwanych współczesnych, liberalnych, można powiedzieć, wolności. Na wolność słowa, na wolność wyznania i inne podobne wolności. Czy są one faktycznie wolnościami i w jakim stopniu są one wolnościami? Czy człowiek faktycznie ma prawo podążać od tak po prostu za swoimi poglądami w życiu swoim prywatnym i publicznym tak długo, jak nie łamie bezpośrednich praw drugiej osoby? Czy człowiek ma bezpośrednie prawo, żeby uzewnętrzniać każdą swoją myśl, która przyjdzie mu do głowy? Tak czy nie? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego nie? A jeśli coś pomiędzy, to dlaczego stawiamy granice właśnie w tym, a nie w innym miejscu? O tym będziemy mówili w dużej mierze w dwóch pierwszych wykładach, bowiem drugi wykład jest zatytułowany Nie ma wolności bez prawdy. Będzie on w sposób szczególny poświęcony powiązaniu naszego poznania rozumowego z wolnością, naszego poznania obiektywnej prawdy, obiektywnej rzeczywistości z tym, co później ma posłużyć nam do wolnego wyboru. Trzeci wykład będzie poświęcony kwestiom znacząco wychowawczym, to znaczy będzie on poświęcony uzależnieniom jako wrogom naszej wolności. A więc wchodzimy tutaj na dziedzinę bardzo praktyczną, bardzo konkretną. Najpierw ogólnie o wolności, czym ona jest, jak ona działać powinna, a później o rzeczach, które konkretnie czyhają na naszą wolność, a które wcale nie są oczywiste. O rzeczach, o których koniecznie trzeba wiedzieć, gdy mówimy o pracy samowychowawczej, ale też wychowawczej. I tutaj w sposób szczególny zwracamy na to, skoro jesteśmy na konferencji edukacji klasycznej właśnie, no to jak w tym procesie wychowawczo-edukacyjnym młodego człowieka ostrzegać przed uzależnieniami, jak pokazywać mu tą drogę, która będzie bezpieczna od tych pułapek, które mogą go wolności pozbawić
pod płaszczykiem pewnej pozornej wolności. O tym będzie ten ostatni wykład naszej konferencji. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, którzy tylko mogą uczestniczyć na żywo, do uczestnictwa na żywo w naszej szkole przy ulicy Piotra Skargi 13 w Józefowie 22 stycznia od godziny 10 mniej więcej do godziny 15:30. Konferencja zostanie zakończona spektaklem naszego teatru Jorik Worochta. Spektakl teatru Jorik, może to brzmieć, o, szkolny teatr, cóż to może być wartościowego? Jak najbardziej może to być coś wartościowego. Podlinkuję w opisie tego filmu również inne wcześniejsze spektakle naszego teatru i można tam zobaczyć, że faktycznie nie jest to od tak po prostu szkolny teatr, tylko jest to rzecz naprawdę bardzo, są to spektakle naprawdę bardzo wartościowe. Jest on dosyć głęboko powiązany z tematem naszej konferencji. Z jednej strony faktycznie ma on taki przekaz wyraźnie apologetyczny w kontekście prawdy i jej wpływu na wolność. Akcja spektaklu dzieje się w dwudziestoleciu międzywojennym, a ten czas niezwykle dobrze, analogicznie pasuje do opisu również naszych czasów. A więc czasy z jednej strony niebezpiecznych ideologii próbujących odebrać wolność, z drugiej strony niebezpiecznych ruchów politycznych próbujących odebrać wolność. I tutaj również w kontekście bardzo współczesnych wydarzeń będzie można znaleźć wiele odniesień. Akcja spektaklu będzie się działa również wokół niezależności energetycznej, co jest tematem szalenie aktualnym. Bardzo zachęcam do zapoznania się również z tym spektaklem. Będzie to również pewien przykład tego, jak można właśnie poprzez wysoką sztukę wychowywać i edukować młode pokolenie. Naprawdę są oni w to bardzo zaangażowani i te treści, ten duch właśnie poprzez to zaangażowanie może tam przeniknąć i mam nadzieję, że wiele dobrych treści i dobrych przekonań zdoła w ten sposób do rozumów naszych uczniów przeniknąć i również wszystkich tych, którzy będą mieli okazję tenże spektakl zobaczyć. A więc 13. konferencja edukacji klasycznej. Już po raz 13 spotykamy się, żeby omówić rzecz, która jest niezwykle aktualna, niezwykle dzisiaj zagrożona. Nasza wolność. Kto ją nam dzisiaj daje, a kto ją nam tak naprawdę odbiera. Zapraszam. Jako Bogu narodzono.